Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku programu Kafe Tarnów. Dziś Państwa i moim gościem jest pan Zbigniew Kajpus, który na co dzień jest radnym Rady Miejskiej w Tarnowie, ale od zupełnie niedawna jest też szefem organizacji o nazwie Europejska.pl. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. No właśnie, czym ta organizacja się zajmuje i powiedzmy wprost, polityka czy jednak inicjatywa społeczna? Zdecydowanie inicjatywa europejska, jak sama nazwa mówi, europejska.pl powstała mając na celu zachowanie, rozwój wartości europejskich demokratycznych na terenie Europy, również w Polsce i ewaluowanie tych wartości w takim kierunku, aby Europejczykom i Polakom żyło się bezpiecznie. I hasłem europejska.pl jest Polska przyszłości w bezpiecznej Europie. To są dwa takie filary, na którym jest oparta idea. Jest to stowarzyszenie ludzi, którzy myślą podobnie, którzy działają podobnie, chcą coś zrobić w tym kierunku, aby Europejczykom i Polakom żyło się lepiej. To jest taka nowa forma jakby think tanku, że będziecie wypracowywać jakieś rozwiązanie, jakieś promować jakieś idee w nie tylko Polsce, ale też i szerzej? Tak, oczywiście Europejska.pl ma też swoich przedstawicieli w różnych krajach europejskich, także działamy na terenie Polski, na terenie, mamy swoich przedstawicieli na terenie kilku województw w Polsce, już cały czas jesteśmy otwarci na współpracę z nowymi ludźmi, którzy chcieliby wnieść coś nowego. Jest to typowe, klasyczne stowarzyszenie posiadające swój statut. No, nie istotne, bo to już jest, takie bebechy nikogo nie interesują. Jaki zakres tematyczny waszej pracy, czym aktualnie się zajmujecie, na czym się skupiacie, o czym dyskutujecie i generalnie poproszę o takie przedstawienie takiego ramowego zakresu tematycznego waszej działalności. Aby nie zanudzać panie redaktorze, bo to najciekawsze jest to, na czym się skupiamy, to przede wszystkim na tym, aby Europa Polska i Europa, której jesteśmy częścią, w odpowiedni sposób traktowały swoich obywateli, zapewniały prawa, przywileje, ale również obowiązki. Jednym z kluczowych obszarów jest to, aby fundusze europejskie, które trafiają do Polski, były dystrybuowane bezpośrednio do obywateli. Chcemy skrócić ten łańcuch przepływu środków, który, jak wiemy, dzisiaj jest bardzo szeroki. Jest bardzo, kolokwialnie mówiąc, bardzo wielu pośredników, którzy dystrybuują te pieniądze i czasem koszt tej dystrybucji jest tak duży, że zjada bardzo dużą część tych pieniędzy. Chcemy, żeby te pieniądze europejskie, które dostajemy w postaci funduszy europejskich, trafiały wprost na konta obywateli, Europejczyków, Polaków. Czyli pan redaktor, gdyby chciał dzisiaj i miał jakiś pomysł, który podniósłby kwalifikacje i stworzył lepsze warunki na przyszłość dla pana redaktora, to mógłby sam zaaplikować o takie środki i dostać bez pośredników na konto, wydać te środki zgodnie z ich charakterem. Tak, chcemy, żeby te pieniądze trafiały do Europejczyków. Ale generalnie przed wejściem na antenę, że się tak wyrażę, przed rozpoczęciem naszego nagrania, gdy rozmawialiśmy sobie kuluarowo, wspomniał pan właśnie takie zdanie klucz, które wydaje mi się jest związane z tą inicjatywą europejska.pl, czyli żeby Polak był za granicą traktowany tak samo jak Holender, Austriak, Niemiec i tak dalej, ale i też Holender, Austriak, Niemiec był równo traktowany, tak samo traktowany w Polsce, taka jakby równość generalnie. No może nie do końca, bo to gwarantuje obecne prawo, natomiast chodzi nam o dostęp do narzędzi, żeby był równy dostęp do narzędzi. Na przykład, przykładowym jest takim, wszyscy wiemy, że w Polsce musimy płacić ZUS, ale mamy do wyboru tylko jedną opcję. Czy chcemy, czy nie chcemy, wpłacamy, są nasze pieniądze, trafiają do ZUS-u, są pobierane z naszych nagrodzeń. Jako Europejska.pl chcemy, aby Polacy mieli dostęp również do rynku ubezpieczeń społecznych i emerytalnych, wszystkich działających na terenie wszystkich krajów wspólnoty. Co to oznacza? To oznacza, że na przykład pan redaktor albo każdy inny będzie mógł na przykład wybrać, że chce swoje składki i ubezpieczenie obowiązkowe zawrzeć na przykład z firmą holenderską, bo otrzyma ofertę, z której będzie wynikać, że będzie miał lepszą opiekę medyczną, lepszą emeryturę, refundowane na przykład koszty leczenia w
każdym z krajów Wspólnoty Europejskiej, na jakie po prostu będzie potrzebował. Inną kwestią na przykład jest to, że chcielibyśmy, aby przechodzić na emeryturę mógł każdy, kto przepracował 40 lat, bez względu na płeć, ponieważ uważamy, że konstytucja nie rozgranicza między mężczyzną a kobietą. Natomiast szybsze przejście na przykład mężczyzny w tym samym wieku po przepracowaniu tych 40 lat co kobieta daje na przykład możliwość, żeby szybciej nabyć prawa emerytalne. Nic nie szkodzi na przeszkodzie, nie stoi na przeszkodzie, żeby dalej mężczyzna pracował. Na przykład wtedy do budżetu domowego trafiałyby z dwóch źródeł środki. Dzięki temu polskie rodziny żyłyby po prostu zdecydowanie lepiej. Ostatnim taką kwestią z tej materii jest to, że chcielibyśmy, aby było tak zwane zrównanie europejskie do emerytur, które na przykład Polacy otrzymują, aby na przykład polski emeryt, który ma bardzo niską emeryturę w stosunku do emerytur, które są w krajach wspólnoty, dostawał tak zwane zrównanie do emerytury europejskiej, czyli dostał dodatkowe pieniądze właśnie pochodzące z funduszy europejskich, żeby jego poziom nie odbiegał rażąco od poziomu na przykład życia emeryta w Holandii, w Niemczech, we Francji czy we Włoszech. I są na to środki, na tak zwaną politykę społeczną. Tylko te pieniądze nie trafiają na końcu do obywateli, tylko trafiają do różnych programów i organizacji. Później ich dystrybucja no, jest dosyć, powiedzmy, dziwna, ja to tak powiem. No, chcemy skracać, upraszczać. W programie jest przedsiębiorczość bez barier, czyli stworzenie jednego prostego systemu podatkowego, uczciwego systemu podatkowego. Im więcej jest skomplikowanych przepisów, tym trudniej się poruszać przedsiębiorcom. Przedsiębiorcy powinni się skupiać na pracy i na biznesie. Te ramy prawne, podatkowe powinny być proste. Podatki powinni płacić wszyscy, ale one powinny być proste i uczciwe. To chyba nie jest tak, że jesteście grupą wzajemnej adoracji i spotykacie się na kawie czy przy piwku i dyskutujecie o tym, co by tutaj zmienić w Polsce, w Europie, no miałem powiedzieć, że na świecie, ale w Polsce i Europie, tylko współpracujecie realnie z między innymi europarlamentarzystami. Jakimi i czego ta współpraca dotyczy? Oni są waszą tubą tam w Parlamencie Europejskim? To jest, panie redaktorze, oparte na tak zwanej Krajowej Radzie Ekspertów. Każdy z europarlamentarzystów ma jakąś dziedzinę, w której się specjalizuje. I oczywiście, aby mieć dostęp do informacji i być w jakimś sensie, można przekazać tą informację zwrotną, trzeba współpracować z ludźmi, którzy tam są. No, bardzo dobrym przykładem jest na przykład europoseł, który zajmuje się finansami, Jan Olbrycht, tutaj bardzo dobry ekspert, pracuje w komisjach budżetowych Unii Europejskiej. Tutaj współpracujemy, bardzo, bardzo cenny to jest opinia i wiedza, którą oczywiście pan europoseł przekazuje też na swoich, ale chcemy, aby w naszej Krajowej Radzie Ekspertów zasiadali ludzie kompetentni, którzy mają coś do przekazania istotnego, co może być cenne do wykorzystania dla przedsiębiorców, dla obywateli, żeby przybliżać tą problematykę, żeby na przykład próbować zmieniać tą materię, która na przykład wydaje się, że ona nie jest tak zorganizowana, jak powinna być, chociażby, jak tutaj powiedziałem, system emerytalny, żeby powstał jednolity europejski system emerytalny, czyli europejska emerytura, europejski system ochrony zdrowia i procedury medyczne i dostępne środki zatwierdzone przez Europejską Agencję Leków, żeby one były po prostu dostępne dla każdego obywatela Wspólnoty Europejskiej, którzy no, tworzymy tą wspólnotę. Więc dlaczego na przykład niektóre procedury medyczne ratujące zdrowie i życie są niedostępne w Polsce, a są dostępne w innych krajach Unii Europejskiej. To jest w ogóle niezrozumiałe, dlaczego nasi obywatele mają być gorzej traktowani. I tutaj jest bardzo duże pole do zmian. Jesteśmy też organizacją, która ma struktury terenowe, regionalne oraz europejskie. Opiniujemy i rekomendujemy również ludzi na określone funkcje i stanowiska, jeśli po prostu tego wymaga sytuacja. Także no, mamy bardzo szeroki horyzont i możliwości, jak gdyby tutaj działania.
Wchodzę w słowo, żeby nie zanudzić naszych widzów i dawkujmy emocje i informacje. Nie pamiętam, bo skleroza moja chyba postępuje, czy wspomniałem o tym, że został pan szefem tej organizacji wybrany na 5-letnią kadencję, więc pytanie do szefa, jak wygląda taka codzienna praca, i czy właśnie, czy to jest codzienna praca w tym stowarzyszeniu? Miałem tą przyjemność. Zarząd powierzył mi na 5-letnią kadencję możliwość pokierowania europejska.pl. Jak wygląda codzienna praca? No przede wszystkim poprzez środki elektroniczne, korespondencja, tworzenie planów i perspektyw, celów, na których się skupiamy, priorytetów. No, na razie jest taka jakby praca organizacyjna, bo to jest właśnie dopiero początek. No, tak? Oczywiście tak, w tym wydaniu jest to początkowa faza, natomiast no, jest siedziba jest zlokalizowana w Krakowie, także... Czemu nie w Tarnowie? Panie redaktorze, były takie pomysły kiedyś, no nie za moich czasów, żeby to funkcjonowało, natomiast to wymaga jednak, żeby być bliżej ośrodka, w którym no, życie towarzysko-gospodarcze osób, które działają w różnych instytucjach, jednak skupia się w Warszawie, w Krakowie i łatwiej jest po prostu nawet organizacyjnie zaprosić kogoś, bo tutaj jest bardzo ważną płaszczyzną do działania jest to, żeby ściągać, zapraszać osoby ciekawe, osoby, które odnosiły sukces. Nie tylko te, które znamy na co dzień z mediów, bo jest sporo osób takich, które odniosły wielki sukces, nikt o nich nawet nie słyszał, które mogłyby coś ciekawego opowiedzieć, jaką szli drogą, co by widzieli, co trzeba wspierać, a co trzeba zmieniać. I na tym się będziemy skupiać, żeby dzielić się właśnie z ludźmi ciekawymi, zapraszać takie osoby, które znajdą chwilę czasu i będą chciały tutaj no, spotkać się i podzielić się. To też jest bardzo ważne. No i oczywiście obserwacja tego, co się dzieje w świecie, który jest bardzo dynamiczny. Mamy zagrożenia wewnętrzne, zewnętrzne, wojna na Ukrainie, zmiany, gigantyczna inflacja. Dlaczego ta inflacja? Skąd się wzięła? Czy to jest inflacja podażowa, popytowa? Czy to jest w ogóle inflacja związana z nadrukiem bardzo dużej ilości nowych pieniędzy, które nie mają pokrycia w gospodarce? To wszystko stwarza pewne szanse, ale i również zagrożenia. Więc pewna działalność analityczna, tak? To jest też bardzo ważne, no ale przyjdzie czas też na taki rozwój organiczny i strukturalny i myślę, że jesteśmy otwarci na ludzi, którzy chcą coś, czymś się z nami podzielić. Niekoniecznie pracować, bo dzisiaj słowo praca, każdy uważa, że to trzeba się bardzo poświęcać. Nie, czasem warto posłuchać, może ktoś ma jakieś doświadczenia, chciałby się nimi podzielić, zaprezentować. My też na to jesteśmy bardzo otwarci. Ludzie, którzy tworzą europejska.pl, to są ludzie, którzy są bardzo aktywni. Na co dzień to przedsiębiorcy, prawnicy, samorządowcy, ludzie, którzy zajmują się no różnymi, bardzo szerokim spektrum dziedzin życia, także nie zamykamy się na żadne środowiska. Konkret, robicie jakieś w najbliższym czasie wydarzenie? Panie redaktorze, planujemy takie europejskie spotkania będziemy kreować, by zapraszać ciekawych ludzi zarówno ze świata mediów, jak i gospodarki, polityki. Będzie też takie wiosenne, duże, fajne wydarzenie. Nie chciałbym teraz o tym szeroko mówić. Myślę, że przyjdzie czas, zaprosimy i będzie możliwość spotkać się w szerszym gronie, być może w bardzo przyjemnym miejscu, ale o tym myślę jeszcze za wcześnie. Okej, okay, dobrze. Państwa moim gościem w kolejnym odcinku programu Kafe Tarnów był na koniec tajemniczy pan Zbigniew Kajpus, szef stowarzyszenia europejska.pl. Wielkie dzięki za spotkanie i czekam na zaproszenie do tego fajnego, ciekawego miejsca, w którym będziecie organizować ten event tajemniczy. No, będzie to na pewno event europejski, na pewno powiadomimy nie tylko pana redaktora, ale wszystkich zainteresowanych, także dziękuję za poświęcony czas i zapraszam do odwiedzenia naszej strony www.europejska.pl.org.